powiedzmy. I karkonoski podróżniczek ma tutaj na niebieskim tle rdzawą plamkę, a nie karkonoski ma białą. Podróżniczek to jest jakby krewny słowika. Mamy chora, wielką misję do spełnienia, dzisiaj mamy chora. Skąd tu dziury? Ała! Siuła! Gdzie idziemy? Idziemy właśnie na Szerenicę. Cała droga jest oblodzona, więc mamy raczki. Pokaż. Tak jest. Pokaż, mamy już raczki. Super. Słyszycie jakieś cicho? Słychać nawet strumyczek, który tu płynie. Tutaj. On może też dostawać się do wodospadu Kamieńczyka. Tu jest strumyk prowadzący ze wodospadu. Do wodospadu. Do wodospadu. Że jesteśmy na poziomie kosodrzewiny. Ostatnią się metry. Ledwo żywi jesteśmy. Oto przykład, a tu drugi. Ale musimy dać radę. Zamku Chojnik, który znajduje się na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego. Idziemy do, właśnie do Zamku Chojnik. A jaka jest dzisiaj pogoda? Deszczowa i mgła. No to ruszamy. Tu znalazłam właśnie hubę, która odpadła z drzewa. W Karkonoskim Parku Narodowym jest aż 6 odmian sikorek. Sikora czarnogłowa, sikora sosnówka, modraszka, czubatka, bogatka i uboga. Do zamku Chojnik zostało 30 minut albo czarnym, albo czerwonym. Ale szlakiem. Ale wybierzemy czerwonym. Weszliśmy na czerwony szlak, ale niestety zaczęło padać, więc muszę schować się pod parasolem. Ten śnieg wygląda jak styropian. Jesteśmy przy źródełku Kunigundy, a źródełko Kunigundy ma legendę, na której księżniczka Kunigunda z zamku Chojnik wyskoczyła do piekielnej doliny i przez 3 dni i 3 noce leżała, aż w końcu poczuła, że ktoś jej wylał wiadro zimnej wody i to był sam Lucyfer. Powiedział, że ma pompować teraz wodę.
I dla kogo tą wodę pompuje? Dla tylu rycerzy, ile zginęło przez nią. To są szlaki turystyczne, zielony i czerwony. Na tym drzewie jest oznaczenie szlaku papieskiego. To znaczy, że tędy przechodził Jan Paweł II. Nawet w górach trzeba dbać o segregację. I niektórzy turyści o to nie dbają. Więc trzeba im trochę pomóc. Już jesteśmy do zamku Chojnik. Drzewo i ono tak sobie poradziło, że uplotło takie warkocze, a tam się bije bluszcz. Jestem na wieży i widać mgłę. Chodźcie, odwiedzimy smoka. O, dzień dobry, smoku! Tak, mamy przekąskę, królika. Jest tu smok? Jestem! Mama! Jestem! To są smoki z zamku Chojnik. Tylko, że z gliny. Co smoki lubią jeść? Króliki. Ach, to ty nie masz przez przypadek jakiegoś? Smacznego? Już koniec dzikiej Odysei w Karkonoskim Parku Narodowym. Widzimy się za 2 tygodnie w Wolińskim Parku Narodowym. Pa, pa. Zapomniana przygoda trwa.